Witajcie moi drodzy, mam nadzieję, że ostatni vlog o Marsa Alam zachęci Was do tego, abyście przyjechali w to miejsce, w ten region i dzisiaj postaram się Wam powiedzieć o paru hotelach, do których Was zapraszam, w których na pewno spędzicie fajnie czas i które Was zachęcą, żebyście kupili je u mnie. Każda osoba, każdy klient, każdy z Was, który kupi u mnie hotel w regionie Marsa Alam, na pewno dostanie ode mnie piękny przewodnik o Egipcie z moimi zdjęciami, jak również mój artykuł o Marsa Alam i szczególnie porcie Galib, który nazywałem Moja Aleksandria, Aleksandria Kramarza. Pierwszy hotel, który chcę Wam polecić, to jest hotel Royal Braika Resort. Moi drodzy, jest to hotel, który jest tak naprawdę położony w przepięknej zatoce. Czyli zaczynam od hoteli, które mają najpiękniejsze plaże, to o czym Wam mówiłem i podsumowałem. Czyli plaża, w której nie musicie mieć bucików, wchodzicie bezpośrednio sobie po pięknym piasku, prawie karaibskim, do Morza Czerwonego, widzicie przepiękne rybki, ubieracie okularki, snurkujecie. Słuchajcie, hotel jest jednym z nowszych hoteli wybudowanych. Po drugiej stronie jest hotel Braika Bay, o którym zaraz Wam będę mówił. Słuchajcie, hotel Royal na pewno polecam rodzinom. Jest tu przepiękny aquapark, jest tu spa, jest tutaj możliwość pływania w dużych basenach. Jest tutaj dużo animacji, przepiękny hall, przepiękna restauracja w takim stylu marokańskim, w takim stylu, bym powiedział, mauretańskim nawet trochę. Także hotel jest bardzo duży, przestronny. Podsumowując, pamiętajcie, jest tu aquapark, duże baseny, piękna plaża, bary i hotel, w którym się poczujecie po prostu bardzo dobrze, szczególnie polecam go rodzinom z dziećmi. Po drugiej stronie zatoki jest hotel, który się nazywa Braika Bay. Jego oryginalna nazwa to jest Braika Bay Resort. Hotel, w którym to był jeden z pierwszych hoteli, który zbudowano w Marsa Alam. Hotel, w którym często też spałem, jak tutaj pracowałem. Ma wspaniałą roślinność. Często rano dużo ptaków tutaj przelatuje. Hotel ma też bar przy plaży. Tak naprawdę ta plaża w tej zatoce jest wspólna z hotelem Braika Bay. Także można powiedzieć, że te dwa hotele są prawie siostrzane. Klienci z hotelu Braika czy Braika Bay mogą korzystać z tej samej plaży. Na pewno hotel Braika Bay jest hotelem, który jest 4,5 gwiazdkowym. Pokoje są troszeczkę starsze, ale atmosfera jest też bardzo przyjemna, słuchajcie, dla różnych dziećmi, dla par, są tutaj korty tenisowe. Hotel, który może troszkę spokojniejszy, ma więcej budynków rozłożonych i hotel, który też, mimo że jest 4,5 gwiazdkowy, moi klienci często jego bardziej wybierają niż hotel Royal Braika. Także podsumowując, hotel Braika Bay, mogę polecić go jak najbardziej parom, rodzinom z dziećmi, wszystkim, którzy lubią przyrodę, spokój, ciszę. I oczywiście wyjątkowo przepiękne plaże. Jest też tu również z osobnym basenem. Fajna szkółka do nurkowania. Więc jak najbardziej hotel się nadaje do tego, żebyście się nauczyli snurkować i nurkować. Drugim hotelem, który Wam polecę, będzie hotel Malika Resort Abu Dabab. Jaki to jest hotel? Słuchajcie, przede wszystkim to jest hotel 4,5 gwiazdkowy, który jest położony w tej jednej z piękniejszych plaż zatok, po której w tej zatoce po drugiej stronie jest hotel Hilton. Hotel El Malika polubiłem też dlatego, moi drodzy, że to jest hotel, który jest taki bardzo klubowy, taki przestrzenny, resortowy. Słuchajcie, bardzo fajnie wspominam taki bar, bar, restaurację przy plaży, gdzie nie musiałam się przebierać na przykład na obiad. Mogłam sobie tam wypić piwko, zamówić winko i oczywiście zjeść lunchek. Baseny akurat mnie w tym hotelu nie interesowały, mimo że były takie ładne, są te baseny takie pokrętne jak rzeka, takie wijące się. Na pewno też plusem wspominam też animacje. Przy plaży są duże pola do gier w siatkówkę. Też plusem dużym hotelu są animatorzy, którzy fajnie zabawiają, którzy aranżują jakieś zabawy w lotki, strzelanie z łuku. Ostatnio też w hotelu, słuchajcie, wybudowano piękny aquapark, który jest tak troszeczkę z boku, ale też no, cieszy się powodzeniem, szczególnie, słuchajcie, u rodzin z dziećmi. Wiem, że krążą różne opinie o jedzeniu w hotelu Malikia. Ja jednak uważam, że jak na te 4 z plusem gwiazdki, naprawdę nigdy nie byłbym tu głodny.
wybór był dla mnie mimo wszystko duży. Jeśli ktoś przyjedzie na tydzień, to uwierzcie mi, że na pewno znajdzie dla siebie zawsze jakiś pyszny posiłek. Także podsumowując, hotel Malikia, na pewno jest to hotel wart uwagi. Cena do jakości jest jak najbardziej rozsądna. Ma przepiękną plażę, w którą wchodzi Rafa, to co kocham w Marsalam. Ma dobry serwis, ładne duże pokoje, fajny bar przy plaży i też bardzo dobra animacja. Kochani, trzecim hotelem będzie hotel Aurora. Jest to hotel bardziej budżetowy, który znajdziecie w dobrych cenie i uważam, że cena jest adekwatna do jakości. Z tego co pamiętam, to tak naprawdę hotel Aurora miał być apartamentowcem, który miał służyć do tego, aby ludzie mogli sobie kupować tutaj apartamenty na wynajem lub na zawsze. I z tych apartamentowców właśnie powstał hotel Aurora. Dlatego hotel ma, słuchajcie, naprawdę bardzo ładne pokoje, szczególnie rodzinne. Ma też przepiękny ogród, jest tak zabudowany jakby w kształcie koła. Ma fajne baseny, w których możecie znaleźć spokój, ciszę. I słuchajcie, no pewnym minusem, a zarazem może i plusem, jest to, że do plaży jest 200 metrów, ale wybrałam go dlatego, że plaża jest też przepiękna, piaszczysta. Słuchajcie, trzeba przejść do tej plaży przez drogę. Często jest tam, zawsze stoi jakiś człowiek z ochrony, który pomaga tam zatrzymać ruch. Ruch, uwierzcie mi, nie jest duży, więc zawsze to przejście nie jest problematyczne. Ale słuchajcie, już na samej plaży, to jest taka zatoka, jest przepiękna laguna, jest świetny bar, są oczywiście toalety, jest dużo animatorów, którzy zachęcają do zabawy, do tego, żebyśmy się tej plaży nie nudzili. Czyli tak naprawdę, jak już pójdziemy z tego hotelu na tą plażę, to możemy tam naprawdę spędzić pół dnia. Nie musimy wracać do hotelu, wszystkie rzeczy związane z jedzeniem, z toaletą, z animacjami, z zabawą, wszystko to na tej plaży po drugiej stronie ulicy jest. Także, jak powiedziałem, dla mnie to nie jest jakiś duży minus, wręcz plusem jest to, że hotel, który nie jest bardzo drogi, jest hotelem czterogwiazdkowym, ma te atuty, które kochamy w Egipcie, czyli piękną plażę, snurkowanie, dobre jedzenie. Także jak najbardziej zapraszam Was do hotel Aurora, który jest jednym z tańszych, a zarazem ma przepiękne atuty. Kolejny hotel to Klub Kalimera Acacia Swiss Resort. To jest, moi drodzy, hotel 4, dałbym mu 4 pogwiazdkowy, który przede wszystkim ma jedną niesamowitą rzecz. Ma wspaniały aquapark z basenem z falą, z basenem olimpijskim. Tutaj faktycznie, jeśli kochacie aquaparki, hotele z dużą infrastrukturą, z dużymi atrakcjami dla dzieci, to jest hotel dla Was i wydaje mi się, że mogę powiedzieć to szczerze, że jest to chyba największy taki hotel z aquaparkiem, który powstał w Marsa Alam. Oczywiście też jest możliwość tutaj przyjeżdżania z innych hoteli i przyjścia sobie na ten aquapark. Z tego co pamiętam, koszt taki to jest około 20-25 dolarów. Wszystkie osoby, które mieszkają w tym hotelu, kochani, mają ten aquapark za darmo. Hotel posiada oczywiście dużo barów przy plaży. Tutaj plaże już są takie klasyczne, jak to w Egipcie, czyli jest rafa, przy tej rafie jest piasek, pomosty. Czyli tutaj, jeśli chodzi o morze, bardziej występuje klasyczna forma tej plaży egipskiej. Kolejny hotel, który Wam polecę, to jest hotel jakby siostrzany hotelu Klub Kalimera Acacia. I hotel się nazywa LTI Acacia Beach. Moi drodzy, to jest hotel, który jest pięciogwiazdkowy, duże pokoje rodzinne i plusem też tego hotelu jest to, że wszyscy klienci z hotelu LTI Acacia Beach to mogą bezpłatnie korzystać z tego aquaparku, który jest w hotelu właśnie Klub Kalimera. Ja tak naprawdę, będąc w tych dwóch hotelach, przebywałam w nich cały dzień, moi drodzy. Przyjechałam tutaj sobie z żoną, z córką i szaleźliśmy na tym aquaparku, zwiedzaliśmy hotel, robiłem dużo materiału zdjęciowego, odwiedzałam pokoje, więc naprawdę jeszcze raz mogę Wam te dwa hotele polecić ze względu na to, że są to wyjątkowe hotele pod kątem właśnie tych aquaparków. Czyli jeśli priorytetem dla Waszej rodziny będzie to, że lubicie sporty wodne, lubicie szaleństwa wodne, to jak najbardziej wybierzcie te hotele. Oczywiście są to hotele o bardzo dobrym serwisie, bardzo dobrym all-inclusive i hotele, które na pewno Wam się nie znudzą.
Także jeszcze raz polecam Wam hotele tutaj sieci LTI, Club Calimera i Acacia Beach. A na koniec, moi drodzy, hotel, który ja i Wy uważacie za najlepszy hotel w regionie Marsa Alam. Jest to hotel Jazz La Maya. Hotel w stylu mauretańskim, choć z pięknymi pokojami, z piękną architekturą, z dużą przestrzenią, z piękną laguną, plażą, przy której jest wspaniała baza nurkowa, przy którym są występy, słuchajcie, wręcz na scenach animacji. Śpiewają tutaj kapele z Brazylii w stylu karaibskim, w stylu egipskim. Naprawdę hotel po prostu, który ma świetny serwis, oryginalne drinki. Mam tu klientów, którzy wracają tu dwa razy do roku. Hotel oczywiście, moi drodzy, jest jednym z droższych hoteli w Marsa Alam, ale naprawdę, podsumowując, jeśli liczy się dla Was serwis, dobra animacje, dobra rozrywka, dobre jedzenie, piękne pokoje, piękne widoki, to jak najbardziej zapraszam Was hotel do Jazz La Maya. Tutaj i super się czują ludzie, którzy są w średnim wieku, jak również rodziny z dziećmi, które mają do dyspozycji też aquapark. Hotel Jazz La Maya jest hotelem, który na pewno Wam polecam jako najlepszy hotel w regionie Marsa Alam. Niektórzy moi klienci, uwierzcie mi, przylatują do tego hotelu dwa razy do roku, na wiosnę, na jesień i są ciągle tym hotelem zafascynowani, nie nudzi im się hotel i wręcz nawet niektórzy twierdzą, że 30, jak przyjeżdżają, to 30% gości hotelowych jest tych samych. Czy to świadczy o tym, że traktujecie ten hotel jako dom? Więc jak najbardziej go Wam polecam. Kochani, na koniec chciałam Wam podziękować. Zaprosić Was jeszcze raz do regionu Marsa Alam, do Egiptu. Nie słuchajcie o żadnych klątwach Faraona, o jakichś cudach, bajerach. Naprawdę jest to kraj bezpieczny. Lotniska są teraz kontrolowane. Egipt dba o bezpieczeństwo i jak najbardziej Was zachęcam do Egiptu. Wiem i mam nadzieję, że hotele, które Wam poleciłem, Wam się spodobają i kupicie je u mnie. W ramach rewanżu, tak jak powiedziałem na początku, dostaniecie piękny przewodnik, artykuł o Marsa Alam, który napisałem w 2009 roku, który się nie zdewaluował. Proszę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was do następnych odcinków vloga. Dziękuję Wam, Aleksander. Do zobaczenia w następnych odcinkach.